Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym nagrywam dla Was Modern Blade 2 Early Access Update. Jest to update, można powiedzieć, kamień milowy w rozwoju całej gry, gdzie devsowie i całe community podsumowują właśnie to, co pozostało tutaj zmienione, zostało wprowadzone i co jeszcze będzie zmieniane i wprowadzane. Zacznijmy od tego, że w ogóle zostały zmienione interfejsy, zostały poprawione wszystkie interfejsy co do wczytywania, co do wgrywania, co do aktywności, czyli przykładowo jeżeli klikniemy, ładowanie mapy jest dużo szybsze, dużo sprawniejsze. Cały kod, jak i miasta, jak i wygląd i wszystko to, co znajduje się dookoła, chociażby pogoda, zostało to wszystko poprawione. Wszystkie kody źródłowe gry zostały zaimplementowane i poprawione, żeby szybciej się wczytywać, żeby mniej zjadać zasobów. Zoptymalizowane naprawdę sporo rzeczy zostało, chociażby takie szczególiki jak te drzewa, jak te budynki, jak te wszystkie lokacje, jak postacie, miasta i wszystkie tutaj inne tekstury, także tekstury również zostały poprawione. Wszystkie nasze interfejsy co do rozmowy, miasta, wszystkie wyświetlania, wszystko to, postacie, wszystko co zostało poprawione, rekrutacja, okienka, pokaz jednostek, informacje, jest to dużo szybsze, dużo sprawniejsze. Nasza postać, wszystkie skille, wszystko to zostało zoptymalizowane pod kątem rozgrywki. I to bardzo fajnego, devsowie i reszta ekipy opierała się na opiniach graczy. To mnie bardzo cieszy, że biorą pod uwagę opinie graczy, bo jest to moim zdaniem bardzo ważne właśnie, żeby brać pod uwagę opinie graczy. I wszystkie te zdolności zostały poprawione, zostało powprowadzanych dużo więcej perków, dużo więcej możliwości rozwoju. I te skille teraz mają naprawdę spory wpływ na to, jak walczymy, jak zarządzamy armią, jak sobie radzimy w handlu i nie tylko. Wszystkie te umiejętności są bardzo ważne. Co do ekwipunku, już nie muszę mówić też, że handel został poprawiony. Wszystkie te skrypty co do handlu, czyli obliczanie kwoty, handel globalny, rynek, markety, karawany, wszystko co z tym związane z zarabianiem, prowadzeniem biznesów, zostało to wszystko zmienione. Ekwipunek został dopracowany, wszystko, zbroje, aksy zostały zoptymalizowane, każda broń, każda tutaj część ekwipunku łącznie z koniami i zbrojami dla konia, wszystko to zostało poprawione i zmienione. Naprawdę postarali się bardzo, statystyki zostały zoptymalizowane, także już wszystkie, teraz nie ma już jakiejś broni taka, która wyrzynała wszystkich, ani takiej, co w ogóle nic nie robiła. Wszystkie jednostki podczas bitwy, co do naszej tutaj gromadki, co do naszego oddziału, to wszystkie te jednostki także zostały bardziej dopracowane, także zostało to poprawione. Po pierwsze graficznie, tekstury, wyposażenie. Po drugie ich zdolności bojowe. Teraz jak walczymy, teraz oni wykorzystują naprawdę swoje zdolności bojowe. W ogóle devsowie popracowali teraz nad tym, żeby wziąć i poprawić działanie jednostek. Przede wszystkim skupili się w końcu na tej nieszczęsnej kawalerii. Dlaczego mówię nieszczęsnej kawalerii? Bo przeważnie wjeżdżała ona w wroga. No i nic tam sobie z tego nie robili więcej, bo później gdzieś tam ginęli na marne i w ogóle. Co do w ogóle wyglądu całej mapy, jak sobie możecie zobaczyć, co do właśnie jednostek, co do współpracy i zarządzania swoim klanem, teraz możemy to robić naprawdę dużo lepiej. Mamy tutaj wszystkie skille, mamy role, mamy nasze oddziały, jaka jest wielkość tego oddziału, gdzie się znajdują te oddziały. Mamy nasze ziemię, możemy teraz zobaczyć, jak tam, co tam u nich słychać. Przykładowo, że tu nam loyalty spada, możemy zauważyć, możemy sobie przypisywać teraz już jakichś zarządców. Mamy nasze biznesy. Te biznesy również zostały zoptymalizowane, bo wpływa na nie teraz prosperity w danym królestwie, prosperity w danym mieście. Wojny, karawany, produkcja we wioskach. Naprawdę gra została bardzo, bardzo, bardzo zoptymalizowana.
Co do plików, co do zapisów gry, te zapisy teraz już też zajmują dużo mniej miejsca, bo zostały skompresowane. I starałem się też rozwiązać właśnie problem z nadmiernym zużyciem RAMu, bo niektórzy mają tak, że zbyt dużo RAMu im zużywa. Zostały pododawane rzeczy kosmetyczne, typu ikonki przykładowo mojego oddziału, wieśniaków tutaj, zarządzanie wioskami, miastami, wszystkie wskaźniki, polityka, no w końcu wreszcie, jak widzicie, o, możemy teraz podejmować decyzje. Czy chcemy, czy nie chcemy i jak to zrobić. Mamy wpływ wreszcie na to, jak nasze królestwo jest tutaj zarządzane, co mnie bardzo cieszy. Tak samo to do założenia własnego królestwa, nie trzeba już wreszcie robić tej nieszczęsnej misji, tak? Nie trzeba wreszcie robić tej misji, żeby założyć własne królestwo, co też jest bardzo fajną zmianą, bo no, dla mnie to było takie trochę śmieszne, że trzeba było wykonać misję, żeby móc założyć własne królestwo. Teraz potrzebujemy tylko ziemię i tak dalej, także już nie jest to takie skomplikowane i na pewno każdy z Was powinien się odnaleźć. Tak samo co do różnego rodzaju opcji wyboru, rozmów, questów, misji. Starają się teraz to wszystko rozwinąć tak, żeby było to lepsze, sprawniejsze. No i bardziej dynamiczne, żeby questy były bardziej dynamiczne. Starają się wprowadzać różnego rodzaju właśnie opcje wyboru. Zobaczcie sobie, że teraz mamy też ikonki, gdzie coś się dzieje. Nasze armie, a i wroga, jak i naszych jednostek zostało naprawdę poprawione, co mnie też niezmiernie cieszy, bo teraz te jednostki już nie biegają jak oszalałe nie wiadomo gdzie. Wykonują polecenia dużo lepiej, radzą sobie dużo lepiej. Tak samo, no właśnie to też jest bardzo fajne co do łuczników, że lepiej znajdują swój cel i lepiej radzą sobie w walce, bo wcześniej przykładowo stali, patrzeli, nie wiadomo co robili. Teraz wypatrują celu, celują i strzelają. Także teraz starają się jak najlepiej wykonywać nasze rozkazy, czyli zabijać wroga. Zobaczcie sobie, jak teraz ładnie wygląda, jak jest optymalizowane, jak ta wieś wygląda, jak ta bitwa wygląda. Widzicie, te jednostki teraz nacierają i nie ma czegoś takiego, że gdzieś tam ktoś stoi, że ktoś tam nie potrafi sobie poradzić. Droga dojścia do wrogich jednostek została poprawiona. Obliczenia co do właśnie wykorzystania jednostek zostały poprawione. Zoptymalizowane zostały także auto battle. Czyli jeżeli z kimś automatycznie walczymy, jest to skalowane na ilość naszego wojska, jakość tego wojska. W końcu ma to wpływ właśnie na to, jak zakończy się dana bitwa. Wszystkie te rzeczy, ulepszanie jednostek, wszystko to zostało również poprawione. Także dropy, itemy, zostały dodane nowe itemy, nowe dropy. Bardzo wiele nowych rzeczy zostało dodanych. Zobaczcie sobie, że teraz można tego influenza stracić, ale można też właśnie podejmować decyzje królestwa. Możemy sobie teraz naprawdę wiele rzeczy robić już jak prawdziwy władca. Jesteśmy już krok bliżej ku bardzo dużemu realizmowi tej gry, co mnie też niezmiernie jako gracza, no i fana tego tytułu cieszy. Co jeszcze? Co jeszcze zostało zmienione? Questy, historie postaci, czyli jeżeli mamy tutaj jakieś postacie w naszej kompanii, to od nich historia życia też została tutaj. Każdy ma swoją własną historię, każdy ma jakieś dodatkowe umiejętności, zdolności. Cała ta interakcja właśnie z tymi postaciami, z tymi NPC, z wioskami i tak dalej jest dużo bardziej rozwinięta. Oblężenia i wszystko zostało również poprawione właśnie pod kątem tego, że naprawdę teraz już te jednostki mają nowe algorytmy obliczania drogi, czyli jeżeli przykładowo jest wieża oblężnicza, no to wtedy w miejscu, gdzie jest wieża oblężnicza, biorą i wykorzystują tą wieżę oblężniczą, a nie stoją pod murami i patrzą nie wiadomo na co, co też mnie niezmiernie cieszy. Zobaczcie sobie teraz, że co jeszcze zmieniono. Możemy dołączyć do armii, która nie jest naszą armią. Czyli przykładowo, jeżeli byśmy chcieli gdzieś dołączyć do kogoś, kto walczy z naszym wrogiem, też możemy to zrobić i możemy z nimi powalczyć, co mnie też bardzo cieszy. Wcześniej, jeżeli dwie armie ze sobą walczyły, no to musieliśmy poczekać, aż jedna wygra albo druga wygra.
a teraz możemy na spokojnie właśnie sobie walczyć i wspierać kogoś, kto przykładowo jest naszym wrogiem. I zobaczcie sobie teraz, że mamy tutaj armię, będziemy walczyli, no i obliczenia już są znacznie sprawniejsze, znacznie lepsze. I zobaczcie sobie, że po przeliczeniu całkowicie inaczej to wygląda niż kiedyś. Kiedyś mógłbym to przegrać, kiedyś moje jednostki by nie miały takiego znaczenia na to, jakby ta wojna przebiegała i tak dalej. Teraz ma to znaczenie spore. Dropy zostały też pozmieniane. Crafting, rozwój craftingu, skill w craftingu. Teraz będzie miał to dużo większy wpływ na jakość przedmiotów i tak dalej, które będzie mogli przetwarzać, szybkość zdobywania tego skilla. Wszystko to naprawdę się zmieni na plus, na dosyć spory plus. No i co jeszcze warto zauważyć? Gra weszła na Epic, także będziecie mieć możliwość kupienia tej gry również w Epic Store. I będzie teraz promocja. Jak ktoś jeszcze nie ma, a chciałby mieć swojego Bannerlorda, no to polecam, bo 20% taniej. 20% taniej możecie dostać właśnie Bannerlorda, co moim zdaniem jest fajną promocją. Można zaoszczędzić, a przy okazji mieć swój tytuł ulubiony, w którym możecie spędzić naprawdę długie godziny. Wszystkie zasoby mają zostać tutaj poprawione jeszcze bardziej. Mają się skupić na tym, żeby jak najlepiej to wyglądało. Mają skupić się na tym, żeby jak najlepiej, najpłynniej ta gra chodziła, żeby te królestwa ze sobą walczyły na zasadzie realności, jak największy realizm, żeby ta polityka również miała dosyć spory wpływ, żeby nie było czegoś takiego, że po, nie wiem, 300 dniach gry już jakieś królestwo przyjmuje całą mapę i te królestwa w ogóle między sobą nie mają jakichś interakcji, żeby to właśnie nie wyglądało tak topornie. Mają być nowe rodzaje uzbrojenia i nowe to statystyki. Całe rozwiązanie co do kodu właśnie ma być na tyle zoptymalizowane, że nie powinno stanowić problemów już właśnie co do tego, że grę zacina, że coś źle chodzi. Zobaczcie sobie, jak pięknie to Wojtko teraz wygląda. Co do właśnie poleceń czy czegokolwiek, to też mnie to bardzo cieszy, że teraz już nie ma problemów z tymi poleceniami. Co do formacji, zobaczcie sobie, jak oni teraz szybko wykonują te polecenia, jak szybko się przemieszczają i naprawdę zostało to wszystko tutaj fajnie zrobione i te jednostki, można powiedzieć, są znacznie inteligentniejsze, czyli teraz i wróg, i nasze wojska sprawdzają się dużo lepiej w walce i no, dużo lepiej wykonują nasze polecenia. Tak samo łucznicy, można sobie zobaczyć, że znajdują od razu miejsce do strzału i strzelają. Także znaczna poprawa właśnie łuczników konnych, kawalerii, no i łuczników właśnie pod kątem strzelania, celowania, ich umiejętności, właśnie umiejętności naszych jednostek, bo właśnie te umiejętności teraz jednostek mają spory wpływ na to, jak te jednostki będą się zachowywać, jak będą wykonywać nasze polecenia i jak będą wyglądały bitwy. Właśnie te bitwy mają być dużo lepsze, dużo bardziej dynamiczne, ma być więcej questów, więcej możliwości i no dużo lepiej ma to wszystko wyglądać. To mnie bardzo cieszy. Wreszcie będzie można pograć i poczuć się jak prawdziwy lord na włościach. Będzie można toczyć bitwy, będzie można prowadzić różnego rodzaju politykę, a wszystko to, żeby zdobyć jak najwięcej pieniędzy i jak najwięcej ziemi. Zobaczcie sobie, jak się pięknie ustawili. Zobaczcie sobie, jaka ściana tutaj płaczu czeka na moje wojsko. I zobaczcie sobie, jak moja konnica teraz szuka drogi, żeby tam przejechać. No i właśnie teraz będą szarżować w nich. Oni rozstawili łuczników po bokach też. To znacznie utrudnia moim zadanie. Ale właśnie to mnie cieszy. Widzicie, wcześniej połowa tego wojska zablokowałaby się nie wiadomo gdzie, gdzieś tam po krzaczorach. A teraz widzicie, szukają drogi, żeby wjechać w tą armię i żeby ich rozbić. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Dużo lepiej, dużo ciekawiej. Bardzo mnie to cieszy. A ja odjeżdżam w stronę. Nie ma.
tematu słońca, odjeżdżałbym w stronę zachodzącego słońca, ale nie ma słońca, więc odjeżdżam po prostu gdzieś do lasu, żeby zakończyć ten odcinek. Dziękuję bardzo, że oglądacie, dzięki za wszystkie łapki, dzięki za subki. Zachęcam do oglądania również moich innych filmów, chociażby serii właśne z Tomb Raider Bannerlord. Zachęcam również do grania w ten tytuł, bo jest to bardzo, bardzo fajna gra, wciągająca, musi tu spędzić naprawdę wiele czasu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.